Właśnie zdjąłem z półki 29. zeszyt miniatur żeglarskich, tym razem sportowy i regatowy, o kobiecym etapowym wyścigu dookoła świata. Formuła regat była dość nietypowa, bo na dwóch identycznych jachtach popłynęło 15 żeglarek. Płynęły parami, czyli po cztery pali na etap i w zasadzie jedynym elementem stałym tych regat były oba jachty. To zbudowane w Szczecinie Mantry 28 Ania i Asia, które wystartowały z Gibraltaru, popłynęły przez Wyspy Kanaryjskie, kanał panamski na Pacyfik, potem do Australii, przez Ocean Indyjski, Kapsztad, Brazylię i finisz na Karaibach, na Sant Lucie. Etapy regatowe przeplatane były odcinkami turystycznymi, gdzie czasami dołączał organizator tego przedsięwzięcia i producent mantr Andrzej Armiński. Wymyślona formuła tych regat dawała szansę zarówno tym mniej, jak i tym bardzo doświadczonym żeglarkom przeżyć prawdziwą żeglugę oceaniczną, zdobyć nowe doświadczenia i last but not least Przeżyć piękną przygodę. Z niezrozumiałej dla mnie przyczyny wydarzenie to nie znalazło praktycznie żadnego dźwięku w światowych mediach, liczając w to specjalistyczne magazyny żeglarskie. W polsce przedsięwzięcie Andrzeja Armińskiego zdobyło uznanie wąskiej grupy specjalistów, przyznano wyróżnienie w konkursie Rejs roku, ale w mediach zbyt głośno o tym nie mówiono. Gdzież Polsce, krajowi rolniczemu, do morskiej potęgi jaką jest Wielka Brytania? O zwycięstwie Kobiecej załogi jachtu Maiden w regatach Ocean Globe Race 2023 żeglarki zostały przyjęte przez królową Kamilę. Bardzo dobrze, że chociaż ta skromna publikacja niezbordowanego Andrzeja Kowalczyka przypomniała nam regaty z lat 2006-2007, bo chyba mamy pecha w medialnym promowaniu polskich rejsów kobiecych na arenie międzynarodowej. Wydaje mi się, że jedynie wyczyn Anny Pejkowskiej zyskał szerokie międzynarodowe uznanie. Warto zainteresować się tą niewielką książeczką przybliżającą nam specyfikę nie tylko tego wyjątkowego przedsięwzięcia, ale i pokazującą, jak dziewczyny żeglowały przez świat. Andrzej Kowalczyk, kobiece regaty dookoła świata, miniatury żeglarskie wydaruje 2024 rok.